Krajowe Dni Pola w Sieniku w tym roku to okazja do podejrzenia nowoczesnych technologii i my właśnie w takiej alei się znajdujemy, gdzie te technologie są prezentowane, a ze mną pan Jacek Wojciechowski, reprezentujący Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ja reprezentuję, tak jak pan wspomniał, sieć badawczą Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. A to, co widzimy za nami, to jest model badawczy, efekt pewnego etapu prac w projekcie, który jest dofinansowany ze środków europejskich, którego liderem jest firma Unia, która będzie wdrażać produkt już na rynku, a także w konsorcjum oprócz wspomnianego Łukasiewicz PIT bierze udział Łukasiewicz Instytut Lotnictwa i razem wspólnie pracujemy nad tym rozwiązaniem. Robot, bo tak to trzeba nazwać pewnie. Tak. Jak to ma działać, jakie technologie ma wykorzystywać i do czego będzie przeznaczony? Tak, jest to robot do prac polowych, czyli mówimy tutaj o kompleksowej obsłudze uprawy kukurydzy, czyli zaczynamy od siewu. Kolejnym etapem jest pielęgnacja mechaniczna, a także pielęgnacja ze zastosowaniem jakichś środków ochrony roślin, czy też na przykład możemy selektywnie aplikować nawóz na rośliny. Przez cały jakby okres pielęgnacji monitorujemy uprawę, czyli zbieramy informacje też o potrzebach nawozowych, a także o kondycji roślin. I kolejnym etapem, gdy już kukurydza jest wyższa, powyżej tak gdzieś 60 cm, gdzie już jakby te zabiegi mechaniczne nie są jakby wymagane, robot będzie mógł aplikować po prostu środki ochrony roślin jako typowy opryskiwacz sadowniczy, opryskiwacz taki z belką szeroką, samojezdny opryskiwacz. To jest oczywiście na razie projekt. Kiedy można się spodziewać, że takie urządzenie zobaczymy na polach? Chociażby podczas prezentacji, gdzie będziecie już mogli powiedzieć, że jest to produkt, który można już zakupić i wprowadzić na własne pola. Tak, projekt kończy się z końcem roku. No i wtedy też przystąpimy już jakby do tego etapu prac takich wdrożeniowych, no, związanych jakby z promocją produktu i też z produkcją taką serii informacyjnej. No, trafi to na pewno do rolników, gdzie będziemy jakby zbierać te informacje zwrotne, czy ten feedback, tak, od użytkowników, co należałoby jeszcze może zmienić, czy wprowadzić, czy no, jak jest odbierany po prostu ten produkt. Czy to urządzenie już jest kompletne na tyle, że już dzisiaj mogłoby pracować na przykład w takiej kukurydzy i ją odtwarzać? Tak, ten model badawczy jest w pełni funkcjonalny. Akurat widzimy z tyłu narzędzia, są takie narzędzia, właśnie pielnik, tak? Pielnik do międzyrzędzi, a także pielnik do pracy w rzędzie uprawianych roślin. Możemy też aplikować jakiś środek tak selektywnie. Akurat ustawiliśmy maszynę do aplikowania środków pomiędzy rośliny kukurydzy, tak żeby też nie porażać roślin, tylko po prostu mamy no jak najmniej, żeby też chemii stosować, tak, czyli rozlewamy pasowo i tylko w wybranych miejscach. Czy to, co tu widzimy, to jest docelowa szerokość pracy tego urządzenia? Nie, nie. Docelowe rozwiązanie będzie większe. Robot, ten prototyp będzie obsługiwał 6 rzędów, czyli będziemy mieć 6-sekcyjny siewnik, a także 6 sekcji pielnika a belka sama opryskiwacza już będzie jeszcze większa, tam chyba 12 metrów. Z tego, co dobrze pamiętam. Docelowe rozwiązanie też będzie troszkę innej konstrukcji. Tutaj mamy golenie jakby sztywno połączone, tam będą o regulowanej wysokości, czyli wraz ze wzrostem kukurydzy robot też będzie się podnosił, aż właśnie gdy osiągniemy już tą wysokość powyżej 60 cm, będziemy mogli właśnie zastosować go, czy użyć jako właśnie taki opryskiwacz samojezdny, no to wtedy wiadomo, taka jak te opryskiwacze takie szczudłowe, tak? Widzimy, że to urządzenie korzysta z kamer. Czy to jest podstawowy jakby element, który prowadzi tą maszynę w rzędach? Główna praca, czyli jakby może prowadzenie robota, jest oparte o system pozycjonowania. Wykorzystujemy tutaj tam
No, różne jakby standardy, tak? Nie jest to... Potocznie mówimy, że to jest GPS, ale no wiadomo, że to jest GPS, GLONASS, czyli z różnych krajów, tak, te systemy satelitarnego prowadzenia. Dzięki temu mamy, oczywiście skorzystamy też z sygnału RTK, czyli mamy tą precyzję centymetrową. I na etapie już jakby przygotowania, planowania trasy przejazdu mamy specjalny planer, tak, gdzie wyznaczamy sobie trasę przejazdu, zaznaczamy również wszystkie przeszkody, o których wiemy. I w sumie tyle. Kolejny etap, właściwie już podczas pracy, korzystając z systemu kamer i innych czujników, jak skanery, które mamy z przodu i także po bokach, skanujemy sobie przestrzeń przed. Właściwie te czujniki mają podwójne jakby przeznaczenie. Używamy ich jako ten system bezpieczeństwa, czyli skanujemy, monitorujemy przestrzeń przed robotem, a także właśnie do prawidłowego i jak najbardziej zautomatyzowanego wykonywania zabiegów agrotechnicznych, czyli kamery z przodu też wykrywają nam rzędy roślin. Dzięki temu, gdyby sygnał GPS był niedostępny przez chwilę lub nie chcemy go używać, możemy po prostu pozycjonować czy prowadzić robota wzdłuż rzędów roślin.